5, przychodzę na świat, drugi dzień świąt. Prezent mamie dał, za oknem grudzień, pewnie śnieg padał. Zodiak, koziorożca, znak mi nadał. Zima, czas, gdy całe życie zamarza. Mimo to rodzi się ciągle i nadal ktoś odchodzi, by ktoś mógł się pokazać. Tak, przemijanie zapisuje się w obrazach. Obrazy z dzieciństwa w sobie posiadam. To ten czas, w którym liczyła się zabawa. Wtedy uśmiech wypisany mieliśmy na twarzach. Co dzień w gronie przyjaciół, piękna sprawa. Mało kto pojęcie miłości rozumie. Nieważne, bardzo mocno ją czuję. Dziś już każdy to pojęcie rozumie. Za to coraz rzadziej się ją tutaj znajduje. To właśnie chyba w podstawówce pierwszy raz poczułem nienawiść na swej skórze. Nie mam pojęcia, co w głowach mieli ci ludzie. Wyśmiewali wszystko bezrozumnie. Poczułem świat zakorzeniony w obłudzie. Faktycznie nie byłem w szkole, tylko w budzie. Przez to nie lubiłem chodzić tam w ogóle. Nauczyciele w hipnozie, jakby z bólem. Oni też nie lubili mnie, w sumie dla nich nigdy nie grzeszyłem rozumem. Ja już wtedy bardzo dużo widziałem, choć nie rozumiałem, no to odczuwałem. W liceum już było całkiem przyjaźniej. Mówię o ludziach nieodkrywanym programie. Wtedy się bardzo mocno zbuntowałem. Szansy pedagogom w ogóle nie dałem, przetrwałem, choć machinę skumałem. Dzięki naturze jej działanie odczuwałem. Doznałem szoku niesamowitego. Przebudziłem się wtedy na całego. 16 lat miałem wtedy kolego. Doszedłem w życiu do punktu zwrotnego. Od momentu tamtego pięknego. Prawda jest światłem życia mego. Poznaję Izę, już się nią zakręcam. Piękna, mądra, uczuciowa. Długo do niej uczuć w sobie nie chowam. Długie rozmowy i wypijany browar. Długie pocałunki i ciągle od nowa. Długie dni zawsze i ciągle razem. Długie noce, kończyliśmy gdzieś nad ranem. Pamiętam pierwszy raz i priorytety. Rap zagościł w moim sercu właśnie wtedy. Najpiękniejsza noc mego życia, najpiękniejszą noc dałaś mi Iza. 22:22 to była nasza godzina. Tak zaczęła się właśnie ta rozkmina. 10 lat temu zacząłem oddychać. To wszystko dała mi miłość mego życia. Niestety przetrwaliśmy tylko 8,5 roku. Człowiek zawsze może doznać szoku. Najpiękniejszym czasem było nasze połączenie. Najbardziej bolesnym nasze rozłączenie. Wtedy rap tylko trzymał mnie przy życiu. Dał mi energię, żeby dalej być tu. Spokojnie mogę powiedzieć, że mnie chroni. A dziś ja sam mikrofon mam w dłoni. Nie ściemniam, bo prawda i tak mnie dogoni. Bardzo mocno pokochałem to robić. Choć dziś ogarniam świat zachodni. Tak bardzo mocno chcę wrócić do Polski. To historia. To historia. To historia. To historia. 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 Historia.